Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam w kolejnej tygodniówce. Oczywiście nie jest to tygodniówka, tylko trochę więcej. Natomiast pozdrawiam serdecznie. W międzyczasie byłem w Polsce. Wróciłem już tutaj do Stanów Zjednoczonych. Jestem teraz w parafii, która nazywa się Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Morza. Może ją tutaj pokażę. O, tutaj jest ikona Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Morza. Natomiast to jest parafia, którą często odwiedzam. Dzisiaj chciałem kontynuować naszą serię czterech pór roku duszy, rozwoju życia duchowego. I jesteśmy na etapie jesieni. Jesieni, która normalnie w życiu kojarzy nam się z pięknymi kolorami. Zmieniają się kolory liści, przygotowujemy się już jakby do zimy i oczywiście tutaj może człowiek myśleć o jakiejś hibernacji na czas zimy, natomiast w życiu duchowym wygląda to zupełnie inaczej. Czas jesieni to tak jak w takim dojrzałym życiu człowieka, kiedy człowiek przeszedł już przez bardzo wiele zmagań, może i cierpienia, może i docierania się w małżeństwie, czy w kapłaństwie, czy w innego rodzaju powołaniu. Natomiast czas jesieni w życiu duchowym to jest właśnie czas doświadczania piękna życia duchowego. Czyli jakbyście pojechali sobie w piękne miejsce, na przykład polecam Ojców pod Krakowem, niedaleko Miechowa, który odwiedzałem kiedyś bardzo często. Szczególnie lubiłem jeździć tam albo zimą, albo jesienią. Szczególnie jesienią, ponieważ były piękne kolory liści. No niesamowite miejsce. W każdym razie ja mógłbym tam być codziennie, ale jeździłem tak kilka razy na miesiąc przez jakiś czas. I rzeczywiście można sobie uświadomić piękno stworzenia, piękno życia duchowego. I taki spokój, do którego tak naprawdę zostaliśmy stworzeni, ponieważ nie zostaliśmy stworzeni do hałasu, nie zostaliśmy stworzeni do takiego wyścigu, w jakim codziennym życiu się poruszamy, kiedy nawet podróżuję, jestem gdzieś na lotniskach czy w miejscach bardzo głośnych, to rzeczywiście nie dziwne jest, że człowiek jest tak zestresowany, tak podenerwowany, kiedy no nie ma świętego spokoju, do którego zostaliśmy stworzeni. I tutaj właśnie w tej jesieni życia duchowego człowiek, to jest dojrzały człowiek, który poprzez cierpienie, poprzez zmaganie się też z wieloma pokusami nie porzucił modlitwy, nie odwrócił się od Boga, nie wrócił do swoich starych grzechów, tylko pozostał wierny Panu Bogu mimo wszystko. Może rzeczywiście przez zmagania i spowiedź, może przez upadki i może przez upokorzenia nawet, bo czasami trzeba człowiekowi doświadczyć upokorzenia, żeby nauczyć się pokory, żeby zrozumieć, że nie jest pępkiem świata, żeby zrozumieć, że nie jest w centrum tego wszystkiego, tylko tak naprawdę jesteśmy, a potem nas nie ma, ale w międzyczasie mamy spełnić wolę Bożą. Jak wygląda dusza po takiej transformacji, którą przeszła już przez wiosnę i lato, oczywiście o czym mówiłem w poprzednich filmikach? Ano to jest ta dusza, która skupia na sobie uwagę. Ludzie chcą przebywać w obecności takiego człowieka, który został już przetransformowany przez łaskę Bożą. Człowieka, który nie osądza drugiego, ponieważ widzi swoje własne limitacje, swoją własną grzeszność, swoje własne błędy. Już je przemedytował, przemodlił i wie, że ma swoje też limity i że każdy człowiek może być grzesznikiem. To jest człowiek, który przyciąga do siebie właśnie otwartością na drugiego człowieka, który przyciąga do siebie prawdziwą pokorą, który przyciąga do siebie radością, mimo iż doświadcza często cierpienia, ponieważ może doświadcza cierpienia moralnego, patrząc na to, jak świat się zmienia i jak odchodzi od Boga. Może doświadczać cierpienia związanego z tym, że Bóg jest powszechnie odrzucany.
jest to dusza, która często zapomina o sobie, tak? Czyli nie dojada, nie dosypia, ponieważ skupiona jest na tym, żeby poświęcać się dla drugiego człowieka. Wchodzi tutaj w ten etap świętego zapominania o sobie, co jest oczywiście cechą bardzo ważną, ponieważ no, żyjemy w świecie, który ciągle każe nam skupiać się tylko na sobie. Żyjemy w świecie, który powoduje oczywiście to, że mamy skupiać się na diecie, mamy mieć tą dietę tak wyśrubowaną, żeby tam nic nie było, co może nam zaszkodzić. Co czasami powoduje, że oczywiście pójście na obiad do kogoś może stać się bardzo, bardzo trudne, ponieważ no, każdy musi się teraz podporządkować pod naszą dietę. Więc człowiek, który przeszedł już przez pewne oczyszczenie, jest w tej jesieni życia duchowego, gdzie doświadcza pięknych kolorów, spokoju, czystego sumienia, jedności z Panem Bogiem, otwarcia się na drugiego człowieka. To jest człowiek, który nie sprawia wiele problemów drugiemu człowiekowi, dlatego może tak łatwo z nim przebywać, ponieważ to jest człowiek, który nie walczy jakby o swoje, w sensie takim o głupoty, które czasami powodują, że kłócimy się z drugim człowiekiem. To jest człowiek wypełniony pragnieniem głoszenia chwały Bożej we wszystkim tym, co robi. To jest człowiek, który pachnie Jezusem Chrystusem. Ważne jest oczywiście tutaj, żeby powiedzieć o tym, że dusza taka, przetransformowana już przez Pana Boga, zna swoją ciemną stronę, ponieważ każdy z nas, no oczywiście my staramy się to zakryć jak najbardziej poprzez różne metody, tak, czy właśnie przez media społecznościowe, gdzie wrzucamy tylko najlepszy obraz samych siebie, czy poprzez rozmowy, czy poprzez spinanie się takie, żeby pokazać jak najlepszą wersję samego siebie. Natomiast każdy z nas ma swoją ciemną stronę, tak, czyli te dyżurne pokusy, te dyżurne grzechy, które gdzieś tam za nami chodzą, z którymi może sobie już poradziliśmy, natomiast no, co jakiś czas się odzywają. I ta dusza już dojrzała, ona bardzo jest tego świadoma, zna swoją ciemną stronę i dlatego flirtowanie z taką duszą, czy mówienie, że ta dusza już jest święta, przebóstwiona, nie powoduje tego, że ta dusza wzrasta w pysze duchowej, natomiast ta dusza pozbywa się tej pychy duchowej poprzez przypominanie sobie o swoich własnych słabościach. I dlatego staje się tak atrakcyjna, ponieważ no, nie da się tej duszy podlizać, nie da się tej duszy przekupić jakimiś pięknymi słowami. Jest to dusza na tyle już dojrzała, że nie da się jej w taki sposób zmanipulować czy kupić. I to jest oczywiście bardzo ważna cecha, szczególnie jeżeli ta dusza ma jakiś autorytet nad kimś, ta osoba. I rzeczywiście potrafi spojrzeć na prawdziwe cechy drugiego człowieka, a nie dać się omamić jakimiś zewnętrznymi cechami czy jakąś manipulacją emocjonalną. Oczywiście jest to bardzo atrakcyjne, bo powoduje to, że człowiek na takim etapie życia duchowego jest człowiekiem bardzo stabilnym, bo kiedy jest dojrzały emocjonalnie, trudno go wyprowadzić z równowagi, nie obraża się jakimiś głupotami, nie jest obraźliwy, nie ma wahań nastrojów. Wyobraźcie sobie na co dzień przebywanie z takim człowiekiem, jak bardzo jest to kojące, jak bardzo jest to dobre, jak bardzo jest to nawet leczące jakieś rany. Dlatego, a co dopiero będzie, kiedy dojdziemy do zimy życia duchowego, która oczywiście nam się kojarzy z czymś innym niż tak naprawdę jest, ale to dopiero będzie następnym razem, kiedy będziemy to omawiać. Ta dusza skupiona jest już całkowicie tylko na wypełnianiu woli Bożej, dlatego nie skupia się na niektórych rzeczach, na których skupiają się inne osoby jeszcze nie na tyle dojrzałe. Nie daje wyprowadzić się z równowagi, ponieważ na końcu dnia zawsze zastanawia się tylko, czy wypełniła w tym danym dniu wolę Bożą, jeżeli chodzi o swoje obowiązki. Oczywiście, jeżeli dusza jest w małżeństwie, to pierwszy obowiązek względem męża i żony, jeżeli jest w kapłaństwie, to względem swoich ślubów kapłańskich czy zakonnych, czy jeżeli jest osobą żyjącą samotnie, ale nie w samotności, bo w relacji z Bogiem, czy spełnia jakieś uczynki miłosierdzia względem drugiego człowieka, ponieważ nawet osoba, która jest singlem,
powołana jest do tego, żeby otwierać się na drugiego człowieka i gdzieś tam tą swoją miłość praktykować. Miłość drugiego człowieka. To jest dusza, która nie boi się uczynków penitencjalnych, jakichś postów, oczywiście nie za dużo, ponieważ na przykład święty Franciszek Salezy mówił, że lepiej jest być zmęczonym fizycznie od ciężkiej pracy, niż zmęczonym fizycznie od niekończących się postów, ponieważ kiedy przeginamy w jedną stronę albo w drugą stronę, to nasze ciało będzie musiało odreagować i rzeczywiście, kiedy człowiek wykończy się za bardzo postami, to później jego ciało będzie głodne, będzie szukało pocieszenia i czasami jest to pocieszenie, które prowadzi drugiego człowieka do grzechu, na przykład jakiejś nieczystości. Natomiast dlatego ta dusza jest już dojrzała, już potrafi spojrzeć wstecz i zobaczyć, gdzie były jakieś błędy wynikające ze złego zrozumienia duchowości, czy ze złego zrozumienia życia duchowego. Ta dusza cieszy się, kiedy może poświęcić się dla kogoś, cieszy się, kiedy zostaje doświadczana, czy nawet by chociażby chorobą, czy chociażby jakimkolwiek krzyżem. Ona już po prostu rozumie, że nawet tego może Pan Bóg użyć do jej uświęcenia. Krzyż staje się jej kompanem, jej najlepszym przyjacielem, ponieważ medytując krzyż Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, dusza dochodzi do całkowitej wolności. Wolności, w której już nie ma strachu przed cierpieniem, nie ma strachu przed nieznanym i niewiadomym, ponieważ dusza jest wolna i całkowicie rozumie, że wszystko, co przychodzi z woli Bożej, przychodzi z miłości. Wielkiej miłości. No nie dziwne, że ta dusza staje się tak bardzo atrakcyjna. Natomiast oczyszcza się przez swoje podejście do Boga i do bliźniego, oczyszcza się ze swoich własnych niedoskonałości i grzechów i zostaje rzeczywiście przebóstwiana w tym zapominaniu o sobie. Zapominaniu o sobie, kiedy służy innemu człowiekowi, przypomina nam to oczywiście momenty z życia Jezusa Chrystusa, kiedy całą noc na przykład był na modlitwie, albo kiedy cały dzień i całą noc uzdrawiał chorych, troszczył się o potrzeby duchowe ludzi i mówił, kiedy go pytali, dlaczego się tak wykańcza, powiedział, bo patrzy na nich z miłosierdziem i są jak owce bez pasterza. Oczywiście na tym etapie, jeżeli wcześniej nie było bardzo mocne, to teraz nabożeństwo do Matki Bożej, tutaj jest bardzo ładnie Matka Boża, nawet podświetlone ma swoją świętość. Nabożeństwo do Matki Bożej krystalizuje się. Oczywiście no nie da się chyba w katolicyzmie dojść do świętości bez mocnego nabożeństwa do Matki Bożej. I rzeczywiście Matka Boża, oprócz Jezusa Chrystusa na krzyżu, Matka Boża staje się takim towarzyszem codzienności tego człowieka, ale nie tylko, oczywiście Eucharystia codzienna czy cotygodniowa, oczywiście obowiązek mamy tylko co tydzień, natomiast oczywiście codzienna Eucharystia wzmacnia nas. Jakie są problemy takiej duszy? No bo jakieś problemy duchowe muszą być. Może być jednym problemem to, że czasami ta dusza zbyt daleko posunie się właśnie w wykańczaniu siebie, czy poświęcaniu siebie drugiego człowieka. I rzeczywiście czasami szatan może wstąpić tutaj w szeregi tego, który kusi, aby człowiek wykańczał się coraz bardziej, bo kiedy jest wykończony, to bardziej łatwiej przychodzi kuszenie, łatwiej przychodzą nerwy, łatwiej przychodzi złość i rzeczywiście tutaj dusza na tym etapie jesieni duchowej musi być bardzo ostrożna. Natomiast każdy, kto przeżywa ten etap w swoim życiu duchowym, doskonale wie, jak piękny jest to etap, a każda dusza, która jeszcze tego nie doświadczyła, no przynajmniej mam nadzieję, że teraz ma jakąś konkretny cel, że jest taki etap, który się osiąga po przejściu przez różne zmagania duchowe, etap spokoju. I kiedy człowiek dochodzi do tego etapu,
to czasem zaczyna się martwić, że jest za dobrze, żeby było prawdziwie, że to się musi w końcu skończyć. Oczywiście są to pokusy. Pan Jezus, Pan Bóg zawsze jest dla nas hojny, bardziej hojny niż nam się oczywiście wydaje. Polecam się modlitwie. Takie małe ogłoszenie, że będę przechodził na nową parafię i tam oczywiście będą nowe wyzwania, ponieważ będę proboszczem tej parafii. Dlatego proszę każdego, kto obejrzy ten filmik do końca, o może przynajmniej 10 grudziańca, w intencji moich nowych parafian, świętej Anny. No i oczywiście w mojej intencji, abym tą posługę wypełniał jak najlepiej dla dobra ludzi i Kościoła. Szczęść Boże, do zobaczenia.